Moi drodzy, z okazji nowego roku, nadchodzącego nowego roku, chcę wam życzyć wszystkiego dobrego, spełnienia najskrytszych sekretów, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i uśmiechu na twarzy. Przede wszystkim zdrowia, ponieważ no ono tak naprawdę się liczy. Jak będziecie zdrowi, będzie wam dobrze, to będzie wszystko dobrze. Tak, moi drodzy, to też myślę, że końcówka tego roku, Sylwester już za chwilę, jest dobrym też momentem, żeby podsumować to, co do tej pory się działo u mnie jako twórcy, jako osoby, człowieka, przede wszystkim jako twórcy na razie. Moi drodzy, przede wszystkim co warto dodać, ja może zacznę tutaj wam też to pokazywać, dzisiaj sobie tak porozmawiamy, myślę, że z moim głosem troszkę możecie coś tam robić w tle, a ja sobie oczywiście wam tutaj opowiadam. Przede wszystkim, moi drodzy, tu jest mój kanał. Jezu, to troszkę inaczej to teraz wygląda. Tutaj mój kanał jest na Twitchu. Zacząłem streamować od kilku dni, więc no pozytywnie, powiem wam szczerze. Przez to dużo osób, nawet jak na to, że nie streamowałem tyle. Ja swoje przygody z twórczością zaczynałem właśnie od streamu. Pierwsze co, to właśnie głównym zajęciem moim był stream. No i jak widzicie, to jest mój kanał OK Brod. Myśmy sobie tu troszkę streamowali i myślę, że to będziemy sobie dalej uskuteczniać. Cały czas będę starał się jakby rozwijać te strumyki. Dodałem już tutaj cele donate'ów i tak dalej, więc myślę, że tutaj mogę wam go pokazać. Proszę bardzo, tu jest włączony i tak dalej. Będą one tutaj ogarniane, więc powoli będziemy progresować, jeżeli chodzi o stream. No tutaj na Twitchu przede wszystkim, ale będziemy też sobie streamować na innych platformach. Na tym kanale Brod TV będą również streamy, ale to jeżeli będę grał w jakieś gry. Natomiast moi drodzy, co jeszcze? Przejdę sobie teraz do swojego kanału i wam go pokażę. Podsumowując, może zarobki wam go pokażę w jakimś oddzielnym filmie. Na razie tak jest, skoncentrujemy się na moich planach, jak to mniej więcej wyglądało. Przede wszystkim wejdźmy sobie na mój kanał. Jak widzicie tutaj w kratkę nagrywałem. Jeszcze wcześniej udawało mi się przynajmniej jeden czy dwa odcinki na dzień rzucić. Przez pewien czas potem zachorowałem, no i już nie było tak fajnie. Natomiast co się okazuje, że jest mega, mega pozytywne. Okej, może nie mam tyle wyświetleń, ale zauważyłem, że jeżeli nagrywam jakieś te nowsze produkcje, no to te wyświetlenia są całkiem fajne. Na przykład patrzcie, prawie 5000 tutaj na tym filmie czy jakimś innym więcej wyświetleń się zgromadzi, więc to jest mega pozytywne. Następnie co zauważyłem, to, że bardzo dużo traciłem na tworzeniu miniaturek. Myślę, że w obecnym sytuacji nie będę skoncentrował się tak na tworzeniu miniatur, ponieważ zajmuje mnie to dużo czasu. Chyba będę nastawiał się właśnie na takie miniatury w starym, klasycznym stylu, jaki tu widzicie, gdzie są takie same, tylko cyferka się zmienia. Także tak mniej więcej to widzę pod względem twórczości. Jakie mam plany? Przede wszystkim chciałbym rozwijać dalej ten kanał, znaczy no chciałbym go w jakiś sposób zwiększyć. O pogadanki zastanowię się jeszcze, na jakie tematy byśmy sobie rozmawiali tutaj, bo jak widzicie, wesołych świąt, co z tym kanałem, moje plany i tak dalej, to robi nawet trochę wyświetleń, a ja sobie tylko siedzę i rozmawiam. Natomiast przede wszystkim chcę obecnie ukończyć pewne gry. Na pewno będziemy się interesować również tytułami dla starszych, bo wiem, że wy dorastacie, tak? Jesteście starsi i interesuje was coś innego niż, nie wiem, Bolek i Lolek. Natomiast takie klasyczne gry również wrócą. Mamy tutaj, słuchajcie, Asterix i Obelix. Chcę skończyć tę grę, słuchajcie, ona na poziomie łatwym nawet jest trudna, więc kurde, ja jestem takim, wiecie, takim gamerem, który chce tylko... Pokażę wam coś, w ogóle sprzątałem, słuchajcie, i znalazłem swoje stare gry. Na przykład mamy tutaj Giant, Obywatel Kabuto, Citizen Kabuto. Mam tu naprawdę bardzo dużo starych gier. Starmageddon na przykład, proszę bardzo, jakieś gry komputer, gry świat i tak dalej. Tu mamy Hell Heroes, o Boże, mi wypadła ta płyta. Naprawdę dużo, będę robił takie zestawienia o starszych grach, których być może wy nie kojarzycie.
Jest to ciekawe zestawienie i będę robił taką serię. Jako oczywiście taką pogadankową, jakieś wpisy na YouTubie. Chcę przede wszystkim jako twórca, tak jak mówię, zacząć bardziej tutaj w tym kanale, nad tym kanałem pracować, żeby on wrócił do lat świetności. Ja już to wam powtarzałem, ale ja chcę naprawdę, słuchajcie, zrobić coś jak robi to Koch. Korny, jak on się nazywał, jakoś tak, Koch Kernycz. Ja już go to o tym wspominałem, ale zobaczcie, on ma taki kanał, gdzie on wrzuca po prostu miniaturki, są jedne i te same, on sobie wrzuca te filmy i jakoś tak działa. Natomiast ja będę robił na podobnej zasadzie, jeżeli chodzi o ten kanał tutaj. Natomiast filmy, które będą przerobione, zedytowane, będę wrzucał na kolejne kanały skategoryzowane. Także to będzie fajne. Tu wrzucamy wszystko bez montażu. Natomiast już przerobione, wycięte takie fragmenty, gdzie jest nudne po prostu są rzeczy, i one będą wrzucane na tematyczne kanały. Tak mniej więcej to będzie wyglądać. Przede wszystkim chcę też zacząć streamować więcej, częściej. Obecnie streamowałem w godzinach porannych, stąd, że mamy święta i tak dalej, muszę częściej i chcę być z rodziną, więc są święta, więc muszę czas poświęcić. Natomiast jeżeli zaczniecie już rok szkolny, no to te streamy zobaczymy. Porozmawiałem sobie z żoną i jeżeli chodzi o strumyki, to przynajmniej raz w tygodniu czy dwa razy strumyk będzie na przykład od 15 do godziny 19, żebyśmy po prostu, chcę przetestować, ile będzie ludzi na tym streamie, czy po prostu mam zawsze w godzinach porannych streamować, a nie od 15. Zobaczymy, co będzie lepsze, bo wiem, że chodzicie do szkół, no i przychodzicie później, więc może nie możecie rano oglądać tych filmów, więc ja to rozumiem. Zobaczymy, moi drodzy. Natomiast chcę być też aktywniejszy też na innych platformach social media, jak Twitter, jak Instagram i tak dalej. Możecie też, jeżeli chcecie, zaobserwować mojego Instagrama nowego. Jest to typowo gamerski Instagram, będę tam rzucał wiele zdjęć. Myślę, że wam się to spodoba, już staram się powoli być tam aktywnym. Jeżeli chodzi o premiery gier, no to są premiery gier, które będą w 2024. Chcę, słuchajcie, te gry nagrywać. Zobaczymy, jak mi starczy czasu. Natomiast moim celem jest tak, że wiecie, jeżeli chodzi o takie dochody, to Skibidi Toilet przynosi mi fajne zyski. Jeszcze nie mogę tak spokojnie sobie, wiecie, jakbym chciał się tylko z tego utrzymać, to jeszcze tak nie mogę zrobić. Natomiast chciałbym po prostu, żeby na przykład parę tych kanałów w ten sposób prosperowało dobrze, żebym ja po prostu mógł się skoncentrować na tym, co lubię, czyli chciałbym po prostu grać sobie jak za dawnych czasów w gierki. I słuchajcie, bo w moim prime było tak, że ja po prostu sobie nagrywałem te gierki, które lubiłem, i z tego się utrzymywałem. Teraz jest inaczej, no bo to wszystko się pozmieniało, być może tak będzie. Natomiast tak jak mówię, celem jest moim rozwój dalszy streamu i powrót do właśnie takich gameplayów mocniejszych, większych. Co ciekawe, bardzo dużo ludzi z tego, co widzę, tych starszych pokoleń, starszej daty, lubi właśnie takie pogadankowe, taki cozy game, takie przyjemne, przytulne gierki czy filmy, gdzie można sobie, nie wiem, się po prostu zrelaksować, więc myślę, że idealnie się do tego nadaje, bo jednak jestem osobą taką bardziej flegmatyczną, więc też myślę o tym, że mógłbym coś takiego zrobić. Słuchajcie, ostatnio ten film, który tutaj wam pokażę, ten nowy Asterix i Obelix, wpadł w jakieś tutaj polecanie na YouTubie z funkcji przeglądania, więc całkiem nieźle, tylko stawki są średnie jak na film godzinny, a to dlatego, że teraz i tak styczeń i luty to będą najgorsze miesiące, jeżeli chodzi o zarobki dla YouTubera, więc to jest normalne, to są dwa takie miesiące, które po prostu reklamodawcy po tym, jak od listopada bardzo dużo płacili za reklamy, no to teraz to wszystko opadnie. Ja się nie zrażam, w ogóle tu wyszukiwania jakieś mieliśmy, patrzcie, ludzie szukają Asterixa i Obelixa, ciekawe, więc spoko. Mam nadzieję, że kiedyś YouTube zrobi coś takiego, że słuchajcie, będzie można, ci z zagranicy będą mogli nas oglądać i będą rozumieć, co mówimy.
Natomiast jakie są wasze plany w ogóle? Słuchajcie, przede wszystkim chciałbym tak, więcej chciałbym zacząć tworzyć też treści IRL, bo jednak nie chciałbym non-stop siedzieć na komputerze, tylko sobie też również gdzieś pochodzić. Słuchajcie, lubię prowadzić taką mini farmę. Mam swoje ptaszki, swoje kury i tak dalej. Może będę wam pokazywał, jak to jest takie właśnie farmerskie trochę życie, więc to będzie, ale to nie będzie tu na tym kanale, tylko na innym prawdopodobnie, więc to też będzie fajne, ponieważ będę wychodził częściej na świeże powietrze. To też jest mega pozytywne też dla naszego zdrowia, dla mojego zdrowia i chciałbym właśnie się też nad tym skoncentrować, czyli częściej wychodzić przede wszystkim w tym nowym roku, no i zacząć też częściej być aktywnym fizycznie. Muszę tutaj zrobić, gdzie mieszkam, gdzie mamy to studio, mam przemeblowanie. Jeżeli uda mi się zrobić te przemeblowanie, to będzie tutaj więcej miejsca, bo na razie mój pokój tutaj to jest taki składzik, że wszystkie rzeczy tu znosimy. Jak się uda, to tutaj będą też różnego rodzaju takie ćwiczonka będę sobie robił, żeby, wiecie, nie siedzieć tylko na komputerze. Zresztą biurko mam podnoszę co jakiś czas, więc też będą takie nagrywki. Natomiast bardzo bym chciał pchnąć w tym roku tego live, żeby ten live zaczął, wiecie, zbudować taką społeczność z wami, że będziemy sobie razem wspólnie oglądać, spędzać czas i na żywo porozmawiać. Już mam takie, zacząłem mieć takie stałe osoby, które się pojawiają na tym live'ie. Mam nadzieję, że będzie też was więcej. No i zobaczymy, jak to będzie prosperować. Mam nadzieję, że chciałbym przede wszystkim, żeby znaleźć jeszcze taki motyw, nie tylko Skibidi Toilet, który miałby wpływ taki bardziej biznesowy, bardziej zarobkowy na to, bo wiecie, Skibidi Toilet jest memem, który potem w prędzej czy później jakby no spadnie, nie, z popularności, więc ja muszę się przygotować na to i znaleźć jakieś inne rzeczy, które będą przynosić również zyski, jak Skibidi Toilet będzie maleć. Zobaczymy. Natomiast no, mam nadzieję, że to wszystko się uda. Tyle z mojej strony, jeszcze raz wszystkiego dobrego, do zobaczenia.